jeśli bym o nich zapomniał. Ty, Boże, na niebie, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Zapomnij. Po 10 kwietnia, po pierwszym szoku, zacząłem się domyślać, co się wydarzyło w smoleńskim lesie i zaczęły powstawać te wiersze. Też usłyszałem, że poezja nie powinna zajmować się polityką, a tu przecież nie chodzi o politykę, ani nawet o samą prawdę o katastrofie. Ale myślę, że przede wszystkim chodzi o tych, którzy tam polegli, o rodziny, które są poniewierane i o tych wszystkich, którzy ponieśli krzywdę i o tych, którzy zostali zdradzeni o świcie i sami się już o siebie nie mogą upomnieć. Przeczytam kilka wierszy z tomiku Polska Wyklęta, który w tym roku został wydany przez wydawnictwo Arkana w Krakowie. Polska Wyklęta. Znowu nazywają nas faszystami. Pierwsza strona gazet żąda nie mieszania się do polityki oraz powrotu do pisania wierszy. Kiedyś używali tego samego języka podczas przesłuchań na bezpiece, między kopniakiem w podbrzusze, a retoryką wyroku śmierci. Tak samo mówili, Polska jest wolna, jakby się zaciął mechanizm historii, a nasze palce wertowały słowniki wyrazów poniżenia. Znowu nazywają nas bandytami, ponieważ uparcie wracamy do lasu i utracone sny przykładamy do kolby niepodległości. Ciało Polski. Pamięci Przemysława Gosiewskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Ciało Polski leży na moskiewskim stole prosektoryjnym. Pochylają się nad nią siwe głowy patomorfologów, smoleński las i bałacie syberyjskiej tundry. Szklanki wódki lśnią jak gwiazdy, obok skrwawione skalpele, insygnia upadku w mgłę. Sekcja nie trwa długo, ciało prawie martwe i nawet nie wierzga. Mężczyźni ścierają pod suchym śmiechem śmierci i pospiesznie zaszywają zwłoki, wrzucając do środka gumowe rękawice, kawałki kory drzew i zlodowaciałe płuca zesłania. Rodziny poległych. Rodziny poległych lecą do Moskwy identyfikować ciała bliskich. Nie podejdą do lądowania, ani samoloty nie zostaną rozerwane podwójną eksplozją. Jeżeli nawet powrócą, nie będą mogli nigdy stanąć pewnie na ziemi. Wzniosą się w mrocznym cierpieniu ponad mgły i białe kumulusy. Dopiero zaczyna się ich Golgota. Będą biczowani, poniżani, wyszydzani. Będą nieśli na plecach do Boga zmasakrowane w trumnach bezimienne zwłoki. Tej śmierci rozkazano wielokrotnie wykonywać wyrok i każdą stację krzyżowego lotu wstrząsają konwulsje dobijane miłości. Na zakończenie przeczytam wiersz, może z taką ilustracją filmową, to poproszę pana profesora. Wiersz nie znalazł się w tomiku, a poświęcony jest Jerzemu Popiełuszce, którego rocznica śmierci zbliża się w tym miesiącu. Ukrzyżowani, uskrzydleni. Ksiądz Popiełuszko wygłosił ostatnią homilię. Jej słowa będą hymnem ocalającym Polskę. Na razie kapłan schodzi powoli z ambony,
a święta Weronika przyciska do jego ust nylonową chustę dźwiękowej taśmy, na której zapisze się prawda wolności i męstwa. Błogosławiony Jerzy nie należy już do tego świata. Jego czas nabiera przestrzeni, przesypując chwile stulecia, a piasek zamieniając w skałę, na której zapisze się historia. Wychodzi przed kościół polskich braci męczenników, patrzy na turkoczące po bruku kibitki, czuje, jak na jego ramiona pada cień krzyża przelatującego nad nim samolotu z innej epoki. Ksiądz patrzy w ciemniejące niebo, czekając już tylko, aż oprawcy powloką go wzdłuż toruńskiej szosy i wrzucą w otchłań zatęchłego bagażnika. Wieko się zatrzaśnie i od tego mgnienia przeszywającego mrok nieśmiertelności tylko on będzie poznawał szczegóły męki, prawdziwe rysy twarzy prześladowców. Echo ich kroków będzie się niosło niezmordowanie i bezkarnie po bezdrożach ojczyzny, po salach sejmowych, policyjnych posterunkach, sądach, gabinetach zbrodni i zdrady. Będzie się niosło ponad uśpionym lądem, powracało przypominać zabójcom, że zbrodnia trwa, a dzieło spustoszenia nie zostało ukończone, jak długo prawda i dobro zwycięża. Świt przystanął i nagle zawrócił. Pod osłoną ciemności nierozpoznane postaci wloką 96 wysłanników słowa i pamięci. Nad płytą lotniska unoszą się przyspieszone oddechy pachołków. Emisariusze nie znają przeznaczenia. Rzucani są po kolei w otchłań Tupolewa. Wilgotne, ciemne powietrze powoli nasyca się zapachem materiałów wybuchowych, siarki, mgły. Przetaczają się z błyskiem płyty awaryjnych wyjść. Współczesne drogi krzyżowe stawiane są na podniebnej Golgocie. Groby pustoszeją przed zmartwychwstaniem, a rodzinom wydaje się akty zgonu i świadectwa pogardy. Otworzą się wieka zalutowanych trumien, pochyli nad nimi ostatni legion sprawiedliwych. Zniknie związane sznurkiem ciało księdza Jerzego. Pójdą do nieba sprofanowane szczątki Anny Walentynowicz.